Dlaczego żałuję, że kupiłem iPhone'a 10R? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Ja jestem Szakal i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zanim jednak zaczniemy, pragnę Was serdecznie zaprosić do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych świetnych nadchodzących materiałów wideo, a jeżeli chcecie być pewni, że powiadomienia do Was dotrą o tych nowych filmach, to zostawcie dzwoneczek. A tymczasem przechodzę już do tematu iPhone'a 10R i muszę się przyznać, że to, co na początku powiedziałem, to oczywiście troszeczkę clickbait, bo są powody, dla których na pewno żałuję, że kupiłem ten telefon, ale są też powody, dla których twierdzę, że ten telefon nadal jest spoko. Jak pewnie pamiętacie, robiłem jakiś czas temu taki materiał, dlaczego kupuję 10R, zamiast 10S-a. I nadal wybrałbym chyba właśnie 10R zamiast 10S-a, ale dzisiaj chcę się skupić na innym temacie, na porównaniu niejako 10R-a do 10 zeszłorocznej. I moim zdaniem tutaj będzie największa walka między tymi modelami, ale trzeba pamiętać o tym, że 10 nie jest już sprzedawana oficjalnie w sklepie Apple'a. Jeżeli skończy się zasób tych telefonów u tak zwanych resellerów w sklepach, w naszych polskich sklepach, no to wtedy wiadomo, że będziemy musieli ewentualnie nabyć taką 10 używaną. No dobrze, ale póki jeszcze 10 możemy kupić w sklepie, a macie linka do tych 10 w opisie, możecie zobaczyć sobie, ile dokładnie kosztują, no to na tym się skupię. Więc przechodząc do wyjaśnienia, dlaczego żałuję, że kupiłem 10R, to głównie wynika to z faktu, że zobaczyłem te grube ramki. Kiedy wyjąłem ten smartfon z pudełka, kiedy pierwszy raz miałem go w swoich rękach, stwierdziłem: o Boże, jakie to jest żenujące i jak to jest możliwe, że on ma takie grube ramki wokół ekranu. Tym bardziej, że wcześniej miałem okazję być na premierze Huawei Mate 20 w tej tańszej wersji i tam jest również ekran LCD, czyli dokładnie taka sama technologia jak w iPhone 10R i tam ramki są naprawdę kilka razy węższe i tam robi to świetne wrażenie, tutaj robi to złe wrażenie. Poza tym jednak telefon od samego początku premiery, kiedy robiliśmy transmisję na żywo z tej premiery, zrobił na mnie ogromne wrażenie kolorami. Nie tylko wachlarzem kolorów, ale przede wszystkim dlatego, że jest kolor niebieski, technostrefowy i on faktycznie na żywo prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. No i gdyby nie te ramki, grube ramki z przodu ekranu, to ten smartfon moim zdaniem wyglądałby po prostu lepiej. Tak wizualnie, na pierwszy rzut oka i w ogóle, jeżeli chodzi o designerską stronę, w porównaniu do 10S czy dziesiątki. Natomiast no, te ramki psują niestety ten efekt. No i nie będę tutaj opowiadał o tych wszystkich innych rzeczach, o których mówiłem w tamtym materiale, czyli głównie o tym, że tak na dobrą sprawę iPhone 10R różni się tylko innym ekranem, który wcale nie jest dużo gorszy, a dlaczego, o tym później. No i tym, że nie ma drugiej kamery z dwukrotnym przybliżeniem optycznym, która pozwala nam robić rozmyte tło na obiektach, bo rozmyte tło możemy robić tym aparatem w trybie portretowym, jeżeli fotografujemy osobę. Także te dwie rzeczy to właściwie są jedyne takie różnice, za które dopłacamy te dodatkowe, no tak na dobrą sprawę, $250 do iPhone'a 10S, ale teraz przejdę do porównania 10R z 10 i dlaczego żałuję, że tak na takiego codziennego smartfona nie wybrałem właśnie 10, tylko 10R. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim ten smartfon, czyli 10R, ma nieco niższą jakość wykonania od 10. Ramki boczne są wykonane z aluminium, a nie ze stali nierdzewnej, no co sprawia, że w przypadku upadków może okazać się, że ten telefon będzie dużo gorzej znosić tego typu uszkodzenia. Poza tym oczywiście jest kwestia ekranu. O ile mi osobiście ekran LCD z tą niższą rozdzielczością nie przeszkadza i muszę Wam 100% przyznać, z ręką na sercu i nie słuchajcie tego, co inni mówią w internecie, nie widać żadnych pikseli. Nawet jak się przyjrzycie, nie macie szans. Tu jest powyżej 300 ppi, czyli 300 pikseli na cal. Nie ma jakichkolwiek szans, żebyście zobaczyli coś złego na tym ekranie, jakieś artefakty, jakieś piksele, a to jest ta rzecz, o której wspomniałem wcześniej. Niższa rozdzielczość wpływa pozytywnie na czas pracy na baterii, więc no, jeżeli chodzi o porównanie nawet do tej 10, 10S-a, które mają ekran OLED,
standardowy, który w teorii jest bardziej energooszczędny, no to już porównując typowo właśnie 10era do 10, może się okazać, że czas pracy na baterii 10era będzie większy. Dlaczego? Dlatego, że w 10 jest wyższa rozdzielczość, to A, a B jest mniej energooszczędny procesor, bo pamiętajmy o tym, że w tym roku jest również nowy procesor, który jest bardziej energooszczędny i bardziej wydajny. Ale miałem mówić, dlaczego w porównaniu do 10 żałuję. Dlaczego jeszcze żałuję w porównaniu do 10? Przede wszystkim minusem dla mnie jest to, że 10R jest większy od 10 i gorzej leży w dłoni. No nie oszukujmy się, naprawdę jest to ten smartfon szerszy. Oczywiście nie leży tak źle jak 10S Max, ale oczywiście moim zdaniem 10 czy 10S, ich rozmiar jest idealny i ta 10R, ten smartfon 10R, iPhone 10R mógłby być również ich wymiarów. No nie jest, szkoda. No jeżeli miałbym się już bardzo, ale to bardzo czepiać, no to oczywiście jest to brak 3D Toucha, który akurat po przejściu z Androida na iOS-a po przerwie rocznej troszeczkę mi go brakowało, dlatego że przy powiadomieniach macie taką opcję, że możecie sobie przytrzymać powiadomienie 3D Touchem właśnie w 10 czy w 10S-ie i je wymazać w ten sposób. Tutaj tej opcji nie ma, no bo nie ma tego 3D Toucha, ale poza tym jest to raczej kwestia pomijalna, bo z tego co wiem, mało osób w ogóle korzystało z tej funkcji. Druga rzecz taka już totalnie czepialska to to, chociaż z drugiej strony nie do końca czepialska, no bo przecież kurde, ten telefon kosztuje 4000 zł. W pudełku nie macie już adaptera. Adaptera z portu Lightning na port mini jack, więc jeżeli macie słuchawki przewodowe, no których nie podłączycie do iPhone'a 10R, do żadnego nowego iPhone'a, bo w żadnym nie ma mini jacka, no to będziecie musieli sobie kupić własny adapter, ponieważ takiego adaptera nie ma w zestawie. Kiedy robimy materiały o smartfonach, często macie też takie zarzuty do nas, że nie pokazujemy ich w takich warunkach naturalnych. A jakie warunki mam na myśli? Takie, że przecież rzadko kto w Polsce przynajmniej kupuje telefon, który kosztuje 4 czy 5 tysięcy złotych i nie nosi go w żadnym case'ie, w żadnej obudowie, nie nakłada tam folii i tak dalej. Fakt, czasem te telefony pokazujemy takie gołe, ale zdarzało nam się już wcześniej, że przecież widzieliście te telefony w różnego rodzaju TUI, chociażby mowa o LG G7 na naszym kanale. Ale tak się składa, że firma 3MK, której produkt właśnie Flexible Glass Max niedawno testowaliśmy na naszym kanale i niestety rozbiliśmy iPhone'a, możecie zobaczyć to w karcie, przysłała nam ten produkt właśnie dedykowany do iPhone'a 10R. Przy okazji wysłała nam także szkło hartowane i case'a, etui na iPhone'a 10R, więc teraz Wam pokażę, jak to wszystko będzie się prezentować właśnie na iPhone'ie 10R, czyli tak jakbyście go kupili, już sobie nałożyli jakieś ochronne rzeczy. Natural Case to jest takie bardzo cieniutkie etui, które nie chroni smartfona przed upadkami, ale głównie przed zarysowaniami i też sprawia, że ten smartfon nie powiększa się w Waszej dłoni, tylko leży dokładnie tak samo, jakby był bez tego case'a, bo jest bardzo cieniutki, ale dodatkowo zwiększa pewność chwytu, zmniejsza ślizgość tego smartfona, no ale niestety zabija nam to wtedy ten niebieski, piękny kolor naszego urządzenia. No a jeżeli chodzi o ochronę ekranu, to dostałem od 3MK te dwa produkty, czyli szkło hartowane, Hard Glass Max oraz szkło hybrydowe, Flexible Glass Max. No i oczywiście dlatego, że testowałem już to szkło hybrydowe i że po prostu wolę tego typu produkt na swoim ekranie, czyli coś, co bardziej wygląda i przypomina folię niż szkło, to właśnie założyłem sobie tego Flexible Glass Maxa. No i więcej szczegółów mówiłem o tym w materiale, o tym szkle hybrydowym, ale oczywiście no, nie jest to taki gładki już ekran jak bez tego szkła hybrydowego. Troszeczkę czuć go na krawędziach. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem w porównaniu do Hard Glassa, to, że 3MK w ogóle umieszcza takie czarne ramki wokół ekranu, przynajmniej jeżeli chodzi o szkła na iPhone'a. No i tutaj na Hard Glassie te ramki są dużo grubsze na tym szkle, natomiast na Flexible są cieńsze, przez co też łatwiej jest zamontować, trudniej się pomylić, no i potem ładniej to wygląda, nie ma żadnych refleksów, no i oczywiście ekran będzie tutaj chroniony, więc ja wybrałem ten produkt, no i możecie z bliska sobie zobaczyć, jak on się prezentuje. Moim zdaniem, no nie widać taką dobrą sprawę, oprócz dziurki na głośnik, na słuchawkę telefonu, to nie widać, że to szkło w ogóle hybrydowe macie na swoim smartfonie. Mój iPhone 10R, przynajmniej na czas testów, to czy będę go sprzedawać, czy nie, to się jeszcze okaże, jest gotowy do użytkowania i na pewno nie porysuje się, no i będzie wszystko sprawnie. Mam nadzieję, że nie będzie mi spadać. No i taki szybki mini konkursik jeszcze w tym materiale dla Was, jako że 3MK wysłało nam dużo tych produktów, znaczy powiedzieli, że no, gdybyśmy nie umieli zakładać, to macie więcej, a że nam zostało właśnie jeszcze po jednej sztuce z każdego rodzaju, to jeżeli posiadacie iPhone'a 10R, piszcie komentarz pod tym filmem, dlaczego to Wam. Mamy wysłać któryś z tych produktów i oczywiście napiszcie, czy chcecie Natural Case'a, czy którejś ze szkieł.
Czy faktycznie w 100% żałuję, że kupiłem ten smartfon? Oczywiście, że nie, bo jest dużo plusów. iPhone 10R ma lepszy procesor, ma lepszy aparat niż 10. Oczywiście nie ma tego drugiego obiektywu, ale ma także indukcyjne ładowanie, ma wodoszczelność, ma Face ID. Także trudno tutaj powiedzieć, że ten smartfon jest dużo biedniejszy od 10, ale głównym punktem zaczepienia jest ten ekran OLEDowy, który w 10 faktycznie będzie zapewniał wyższą jakość obrazu, mniejszą jasność minimalną, większą głębię czerni, lepsze kolory itd., ale dla mnie to nie ma znaczenia. Ta rozdzielczość również, jak mówiłem, zupełnie tutaj nie jest odczuwalna, że jest niższa ta rozdzielczość, to nie jest odczuwalne. Ale ja tutaj dużo mówię, a pytanie brzmi prosto. Dla kogo jest nowy iPhone 10R? No na pewno nie dla androidowców, którzy teraz pewnie piszą w komentarzach poniżej, że mamy Mi 8, mamy G7, mamy pewnie OnePlusa 6, które są tańsze, mają lepszy ekran i tak dalej. Co do kamery, tutaj już tak nie do końca bym się zgodził, że ta kamera główna jest taka super gorsza jak w Androidach, bo porównywałem sobie chociażby z Mate'em 20 Pro, którego aktualnie testuję, i o ile przednia kamerka bardziej mi się podoba w Mate'cie Pro, o tyle tylna, no tutaj już bym polemizował. Oczywiście w dobrym świetle, bo wiadomo, że Mate 20 Pro jest najlepszy, jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, to bez dwóch zdań. Zresztą możecie to sobie zobaczyć w materiale, który będziemy robić na temat Mate'a. Wracając jednak do kwestii, dla kogo jest ta 10R-ka? No przede wszystkim dla osób, które mają starsze iPhony i przesiadają się do nowego iPhone'a, czyli dla osób, które posiadają w tym momencie iPhone'a 6, 6S, 5, 7 być może, no 8 być może też, być może nie, ale chodzi bardziej o te osoby, które mają te starsze iPhony i stoją przed pytaniem, czy płacimy 5000 za nowego iPhone'a, czy 5000 z groszami, czy jeżeli mamy 10 z maxa, no to jeszcze więcej, czy płacimy właśnie te 4000, niecałe 4000 za iPhone'a 10R. No i odpowiedź brzmi prosto, jeżeli sobie pójdziecie do jakiegokolwiek sklepu i z wyglądu ten telefon będzie Wam się podobał, szczególnie jeżeli chodzi o te ramki, grube ramki z przodu ekranu, no to nie ma co, bierzcie 10R-a, bo to jest naprawdę dobre urządzenie, ma pewne swoje minusy, no ale dlatego jest tańsze o ten 1000 zł właśnie przez te minusy. No dobra, także znacie moją opinię na temat iPhone'a 10R. Ja oczywiście, pomimo że paru rzeczy żałuję, jeszcze się go nie pozbywam, będę go testować troszkę bardziej intensywnie, a Wy dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, co sądzicie o tym smartfonie, o iPhone'ie 10R, czyli tańszym modelu tegorocznym w roku 2018. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie ten materiał, jeżeli Wam się podobało, a także sprawdźcie inne nasze filmy na kanale Technosurfa, który zachęcam Was serdecznie, aby subskrybować. Mówił dla Was Szakal, to tyle o iPhone 10R, przynajmniej na razie. Do zobaczenia, do usłyszenia już kolejnym razem. Pa, pa!